najbardziej pamiętna walka z bossem to zdecydowanie Drizzt z Baldur's Gate. Tak naprawdę była to postać poboczna, z którą nie można było zainicjować walki w normalny sposób, ale okazało się, że dało się to obejść po prostu atakując postać po tym, jak pozbawiła życia kilkanaście gnoli. Walka była ekstremalnie trudna, szczególnie dla niskopoziomowej drużyny. Facet miał dwa pałasze, ciął chyba 7 ataków na turę, no rewelacja. Tylko po prostu trzeba było go zasypać szkieletami, jakimiś wilkami wokół, wezwać masę kreatur pobocznych i dało się go jakoś z odległości usiec. Zostawiał naprawdę niezłe łupy, był jakiś cios w reputację porządny i tak naprawdę po pokonaniu Drizzta można było powiedzieć, że reszta gry była już dość łatwa. What is this, a human here? Who are you? Fool! I am your destroyer, demon. You! Pathetic mortal. Nothing can overcome my power. Mi zapadła w pamięć walka z ostatniej gry, jaką przechodziłem. Było to Castlevania Lords of Shadow. Boss pochodzi z DLC, które wyszło do tej gry. Jest to The Forgotten One. Walka jest naprawdę bardzo wymagająca. Na wysokim poziomie trudności podchodziłem do niej dobre kilkadziesiąt razy i pokonałem bossa dopiero po kilku godzinach. Jest ona świetnie zaprojektowana, podzielona na 3 fazy, w której w każdej fazie musimy atakować inny słaby punkt przeciwnika i na inne wykonywać kombosy, inaczej unikać ataków. Kilka razy już wyzywałem na twórców, myśląc, że walka zależy od szczęścia i nie jest dobrze zaprojektowana, żeby skończyć starcie bez utraty żadnego punktu życia i pokonać bez problemu bossa, ale tak jak mówiłem, zajęło mi to dobre kilka godzin, zanim nauczyłem się wszystkich ataków i jego ciosów. Some things have always been. There have always been angels, there have always been demons. And they've always been at war. Najbardziej pamiętny boss. Boże, to jest po prostu temat rzeka. Ja mógłbym zrobić osobny ranking najbardziej pamiętnych bossów z finali, głównie siódemki, ósemki, czy w ogóle bossów z Dark Souls, bo praktycznie każdy wywołał jakieś emocje. I tutaj dlatego też po prostu byli trudni, wymagali skilla. Ale wydaje mi się, że dlatego tak pamiętamy i uwielbiamy starcia z tymi potężnymi przeciwnikami, dlatego że to jakieś spełnienie. Z jednej strony mamy skilla i coś osiągnęliśmy, a z drugiej jest to jakieś tam emocjonalne dopełnienie, prawda? I dlatego też takie trzy walki najbardziej mi zaszły w pamięć w ciągu ostatnich kilku lat. Po pierwsze, walka z generałem Ramem z Gears of War. Owszem, dla wielu z was, którzy grają w strzelanki i tego typu gry, to mogło być łatwe, ale dla mnie no, Ram był dość ciężki. Ja jestem tą osobą, która po prostu często strzela przed siebie i tak bardzo heroicznie, jak w amerykańskich filmach gra. I kiedy wreszcie znalazłem taktykę na Rama i go pokonałem, to czułem się świetnie, bo wow, udało mi się, kozak ze mnie, a z drugiej strony dorwałem tego skurczybyka, który zamordował kilka postaci, które tam po drodze się pojawiały i był po prostu no, strasznie złym osobnikiem. Po prostu było takie zwieńczenie. Z drugiej strony też emocjonalnie bardzo zapadła mi w pamięć walka z Virgilem pod koniec DMC. To było troszkę jak przejście Anakina na ciemną stronę w Zemście Sithów. Wiemy, że to się stanie, wiemy, że ten bohater będzie zły, ale widzimy w nim takie przebłyski dobroci i jednak sympatyzujemy z nim. Naprawdę, kiedy ja widziałem, jak Anakin już tak upada i jest coraz bardziej zły, wiemy, że będzie Vaderem, ale nie chcemy w to uwierzyć. I tak samo Virgil, który przez DMC kreowany był na tego dobrego brata, tego kumpla i nagle postać, która była naszym towarzyszem, staje się naszym wrogiem. Motyw walki dwóch protagonistów, którzy tam są gdzieś na pierwszym planie, jest dla nas bardzo silny i to pokazują anime, filmy, nie wiem, czy Naruto i Sasuke, tak dla przykładu. Jednak walka, która chyba topuje, czy w ogóle przewyższa te wszystkie, to nie do końca walka, ale starcie z ostatnim kolosem z Shadow of the Colossus. Wielu z was w komentarzach pod moim zewem Japonii mówiło, że jednak Shadow of the Colossus to, znaczy pokonywanie tych kolosów było bardzo smutne. Dla mnie było to uczucie satysfakcji, ale faktycznie ostatni kolos był bardzo depresyjny. To było tak troszkę jak wejście w Frodo i Sama na Mordor, że jesteś coraz bliżej końca swojej przygody i już czujesz praktycznie to zakończenie, ale nagle patrzysz w dół i myślisz, cholera, przecież ja nie mam drogi do domu, przecież ja pokonam tego bossa i nie wiem, czy powrócę. I naprawdę, jesteśmy na tym dużym kolosie, patrzymy w dół i myślimy, to będzie też mój koniec i nawet nie wiemy, czy chcemy go pokonać, czy nie. Więc bossowie, mimo że czasami wymagają skilla i grindowania, najlepsi są ci, którzy emocjonalnie się do nas odnoszą. Oh, please,
Ja powiem o dwóch rzeczach. Jeśli chodzi o walkę, którą tak miło, niemiło wspominam, to jest walka ze strachem na wróble z Batman Arkham Asylum. Ja nie chcę tutaj za dużo mówić, żeby osobom, które jeszcze nie grały w Batmana, nie spoilować, ale naprawdę, oni dali radę z tą walką i muszę przyznać, że będę ją długo pamiętał. A druga rzecz to jest... mógłbym tu w ogóle taką grupę walk z bossami ze starych slasherów. Tym się cechowały te stare slashery, że były piekielnie trudne. Capcom oczywiście przodował i seria na przykład Devil May Cry jest idealnym tego przykładem. Ja do tej pory pamiętam, gdy w czwartej części najpierw walczyło się z poszczególnymi bossami pod koniec etapów, wiadomo, i ostatnia walka, a właściwie przedostatnia walka, polegała na tym, że trzeba było ze wszystkimi bossami, z którymi do tej pory walczyliśmy, walczyć jeszcze raz. To był po prostu dla mnie wielki... Po prostu mi głowę rozsadziło, gdy to zobaczyłem i wymiękłem zupełnie. Biorąc pod uwagę, że te gry jeszcze były czwórka, już była łatwiejsza niż trójka, niż dwójka, ale jeszcze była w miarę trudna, tak kwalifikując, więc w moment, w którym zobaczyłem, że te wszystkie walki będę musiał naraz przejść jeszcze raz, to ja prawie padłem martwy przed monitorem. To było ostre i naprawdę długo będę pamiętał ten ciąg potyczek. I chyba wtedy się nawet poddałem i zmieniłem poziom trudności na łatwy. Ale biorąc pod uwagę właśnie poziom tych starych slasherów, to nie jest jakieś uwłaczające. Najbardziej pamiętna walka z bossem? No, szczerze, to nie pamiętam. Sporo tego było w ciągu tych wszystkich lat. Pamiętam taką grę, której praktycznie rzadko się o niej mówi, Quake 4, w kontekście jakiejś super uber strzelaniny. Była tam taka scena, gdzie szliśmy w jakiejś takiej fabryce przetwarzania, rafinerii czy fabryce odpadów, już nie pamiętam. W każdym razie w korytarzach wiły się pod sufitem takie typowe dla id Software różne jakieś tam rury czy kawałki mięsa. I cały czas w tych korytarzach był taki przejmujący ryk, co ileś tam sekund następował. I w końcu byliśmy już przygotowywani do tego, że zaraz pojawi się coś masakrycznego i wychodziliśmy, a tu taki blob. I spasiona tłusta świnia, chyba karmiona tym mięsem przepływającym w tych rurach. I to ani nie było, nie wiem, jakoś super nadzwyczajne, ani ta walka nie była jakaś spektakularna, ale sam fakt, że szliśmy tymi korytarzami, to napięcie, które po prostu było potęgowane, to wszystko sprawiało, że to naprawdę mi zapadło w pamięć. Mało co już pamiętam z tej gry, dawno w nią nie grałem, ale właśnie to pamiętam. Half-Life, macki w silosie. To jakaś masakra, bo gra tak na dobrą sprawę nie ostrzegała. To nie był poziom dzisiejszych gier akcji, gdzie wszystko było podane zawsze na tacy. Gdzie jest podane wszystko na tacy. Tam trzeba było się zachowywać cicho i ostrzegał o tym chyba tylko strażnik, który znajdował się przed wejściem do tego silosu. To było kapitalne po prostu. Strasznie, strasznie denerwujące, stresujące. Może i trochę irytujące, kiedy tam próbowaliśmy schodzić po drabinie, jeden fałszywy krok, nagle dostaliśmy macką. Znaczy jedna z tych matek zaczęła stukać w podłogę i nas zabijała. Ale to było fajne, to też mi zapadło w pamięć. Jakaś ultra masakra, na pewno Cyberdemon z Duma. Ja grałem w Duma mając lat 14. W 93, no nie, w 93 to się ukazała gra w grudniu. Pewnie był gdzieś początek 94 roku. Oczywiście jeszcze na Piracie, ale wtedy nie było ustawy o ochronie praw autorskich, to nie było problemu. Walka z Cyberdemonem, jakaś, nie wiem, wydawało mi się to po prostu nierealne, żeby go zabić. Cały czas leciały w kierunku mojego bohatera rakiety i ja tam z trudem w ogóle na chyba pierwszym albo drugim poziomie trudności dotarłem do tego etapu. I sam fakt biegania gdzieś tam w kółko, zbierania rakiet i ładowania w niego. Dzisiaj dla mnie to jest kaszka z mlekiem, ale skill przez lata się wyrobił, więc no, mógłbym powiedzieć, że to było chyba jedna z najtrudniejszych walk w moim życiu. Sporo było tych bossów, tak na dobrą sprawę. Nie jestem w stanie sobie nawet tak z pamięci już na szybko przypomnieć wszystkich, którzy naprawdę dali w kość. Ja wspomniałem w sumie trzy: Quake, Half-Life, Doom, w sumie takie trzy marki, które towarzyszyły mi przez to całe życie. W każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment,
ale najpierw budki. Bossem, który najbardziej zapadł mi w pamięć, był Leto z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów. To chyba był taki pierwszy przypadek, z którym po prostu mogłem się napić wódki z bossem. I nie dlatego ten Leto zapadł mi w pamięć, tylko po tym, jak Leto w rozmowie z Geraltem wyjawnił nam swoją całą motywację, czym się kierował, tak naprawdę ja nie zdecydowałem się na walkę z nim. Rozeszliśmy się każdy w swoją stronę i to był dla mnie taki dość przełomowy moment w trzecim akcie, który nie był najmocniejszą stroną drugiego Wiedźmina, ale twórcy jakby zrekompensowali całe te niedoskonałości trzeciego aktu właśnie tą rozmową, tym dialogiem i tym zabiegiem dość ciekawym. Ja nie zdecydowałem się na walkę, jak już mówiłem, bo Leto mnie przekonał. Przekonał mnie swoją osobą, swoją motywacją i dlatego po prostu ten bohater zapadł mi w pamięć. Ai, ui, 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 ui.